Dzień dobry, z tej strony Łukasz Harat z kolektywu Antyrama. Witam na kolejnym webinarze Strefy Designu Uniwersytetu SWPS pod tytułem Sztuka współczesna w przestrzeni miejskiej. A dziś za wiedzę w tym temacie będą odpowiedzialne dwie osoby. Może zacznę od gościni. Gościnią jest dr Małgorzata Jabłońska, artystka wizualna, projektantka graficzna, kuratorka sztuki, autorka tekstów o sztuce. Natomiast drugim gościem jest Piotr Szewczyk, artysta multimedialny, projektant, wykładowca, inżynier, no i chyba też trochę architekt, a przynajmniej absolwent architektury. Oboje oczywiście związani są z Uniwersytetem SWPS. Zawodowo pracują czasem razem, czasem osobno, więc myślę, że będzie tutaj pole do dyskusji na temat sztuki w przestrzeni miejskiej. Ale to nie jest tylko dyskusja naszej trójki. Pamiętajcie o tym, że formuła jest taka, że zachęcamy Was też do udziału w naszej rozmowie. Nie tylko biernego poprzez słuchanie, ale również aktywnego poprzez zadawanie pytań na czacie na YouTubie, więc zachęcamy Was do tego bardzo serdecznie. A jeżeli byście nie mieli pytań, tylko stwierdzenia, chcecie z nami zgodzić albo nie zgodzić, to też serdecznie do tego zachęcamy. Kiedy jest najlepszy czas, żeby się wypowiadać? Tak naprawdę cały czas. Ja postaram się te ciekawsze wypowiedzi, ciekawsze pytania w jakiś sposób w naszą rozmowę, w agendę naszej rozmowy tutaj wtłoczyć, więc zachęcam Państwa do tego, żebyście się wypowiadali. Uprzedzę też na wstępie pytanie, które zazwyczaj się pojawia na naszych webinarach, czyli czy rozmowa będzie dostępna w formie podcastu? No to już w tym momencie odpowiadam, tak będzie. Myślę, że w przyszłym tygodniu pojawi się na serwisach podcastowych, między innymi na Spotify'u, więc wpisujecie Państwo Strefa Designu SWPS, no i znajdujecie tą rozmowę, a jeżeli Państwo szybciej wejdą i rozmowy jeszcze nie będzie, no to mają Państwo dostęp do bogatego archiwum rozmów, webinarów na przeróżne tematy, oczywiście związane z szeroko rozumianym designem, także serdecznie zachęcam do spojrzenia również na platformy podcastowe Strefy Designu SWPS. No ale dobra, temat jest dzisiaj ciekawy, więc nie przedłużając, zapraszam na webinar z dr Małgorzatą Jabłońską i Piotrem Szewczykiem. Cześć Małgorzato, cześć Piotrze. Cześć Łukaszu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Bardzo mi miło się z Wami widzieć, się z Wami słyszeć. Jestem super podekscytowany tą rozmową i tym tematem. A dodatkowo też bardzo Wam dziękuję za obecność, bo daliście się mi poznać jako osoby, które są niezwykle zapracowane, które mają wąskie tutaj przestrzenie czasowe, dużo pracy związanej ze sztuką. Więc jak jesteście tak zapracowani, to jestem bardzo ciekawy, czym się obecnie zajmujecie? Nad czym pracujecie? W tej chwili nawet nie nad czymś, co się bezpośrednio wiąże z naszą rozmową, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, dlatego że w tej chwili zakończyłam Picture Booka, czyli taką publikację będącą cyklem grafik jednocześnie. Miała swoją premierę teraz w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach. I to jest rzecz, która nie dotyczy przestrzeni miejskiej bezpośrednio, ale dotyczy tego, co nas społecznie często dotyczy, czyli opresji i zagrożenia ze strony dyktatury. Także takim trochę niewesołym tematem się zajęłam i zamierzam kontynuować w różnych formach, niekoniecznie picture-bookowych. A ty, Piotrze? Ja głównie ostatnio zastanawiam się, bo opracowuję teraz pomysł na nowe takie działanie. Nie chcę nawet je zapeszać, bo jesteśmy w trakcie rozmów. Być może będzie to właśnie zrealizowane za parę miesięcy przy okazji takiej bardzo spektakularnej imprezy artystycznej i zastanawiam się, jak wciągnąć ludzi do współpracy, żeby drobnymi działaniami zrobili coś bardzo interesującego, ciekawego ostatecznie, o wysokim poziomie artystycznym, ale bardziej prostymi zachowaniami, więc to jest takie bardziej zgadywanie, jak zachęcić ludzi do partycypacji w projekcie.
Powiem ci, że powiedziałeś to tak tajemniczo, że po prostu nie mogę się doczekać, co to będzie. I stąd moje kolejne pytanie, gdzie wasze działania można śledzić? Czy istnieje jakaś strona internetowa, czy jednak bardziej musimy patrzeć na przestrzeń fizyczną i tam szukać waszych prac, waszych dzieł? Ja myślę, że my jesteśmy dosyć niszowi, nie wiem, czy się Piotrek zgodzisz z tym. Także można nas wypatrywać i niekoniecznie będziemy ewidentnie obecni. Także bierzemy udział w różnych działaniach, ostatnio trochę więcej na Śląsku niż może w innych miejscach. Posiadamy swoje strony internetowe, no, przy czym mało. Przy czym tak naprawdę nie mamy czasu na to, żeby je systematycznie uaktualniać, więc może będą Państwo dla nas mobilizacją do tego, żeby wreszcie to zrobić. Raczej to jest tak, że gdzieś się pojawiamy czasem, tak pojawiamy, znikamy i to są takie różnego typu akcje. Gosia ostatnio była na Nocy Muzeów, nagle się pojawiła i... I nie zniknęła. No ja tak mówię, na razie to raczej mam różne plany, może coś też w Katowicach się wydarzy. W każdym razie te wszystkie rzeczy na razie, które są w planach, to i tak dopiero po wakacjach, więc ciężko mi w tej chwili jeszcze o szczegółach mówić. Wiecie co, to ja jestem przekonany, że trafiliśmy na idealnych ludzi w kontekście tej rozmowy, bo dokładnie skupimy się na wypatrywaniu, na przestrzeni fizycznej, a nie przestrzeni wirtualnej, więc tak naprawdę wydaje mi się to idealne w kontekście podejścia pod dzisiejszy temat, czyli sztuki współczesnej w przestrzeni miejskiej. I tak myślałem sobie przed rozmową o tym temacie, i on składa się tak naprawdę z dwóch pojęć: sztuka i przestrzeń miejska. No i wydaje mi się, że prawie każdy z nas jest w stanie sobie jakoś te dwa pojęcia zdefiniować. Ale w momencie, kiedy zaczynamy je łączyć ze sobą, to już pojawia się problem. Bo w zasadzie co jest tą sztuką współczesną w przestrzeni miejskiej? Jak ją zdefiniować? Jak wy ją rozumiecie? Może Małgorzato, zacznij ty pierwsza. Ja bym powiedziała, że najpierw może powinno się zdefiniować w tym momencie, co to w ogóle ta sztuka jest, o ile się da to zrobić. Tak naprawdę się nie da, ale można, jak sądzę, pewne przypuszczenia wysuwać. I myślę, że jesteśmy w takim momencie, że sztuka przestaje być taka ewidentna nawet dla osób, które z tą sztuką nie przebywają na co dzień. Tak, sztuka i życie się świetnie ze sobą łączą, to już od czasów lat 70. jest takie pojęcie post-sztuki, czyli takiego zacierania się i jakby anektowania rzeczywistości poprzez sztukę. Także nie jest to łatwe stwierdzić, co tą sztuką jest, a co tą sztuką nie jest, a myślę, że w przestrzeni publicznej, która jest gęsta, zróżnicowana i w której funkcjonujemy bardzo często, myślę, w taki sposób nie do końca uważny, no to można łatwo tą sztukę przeoczyć, a ta sztuka nawet, jak sądzę, często chce być przeoczona albo niekoniecznie bardzo mocno wyeksponowana. Są takie interwencyjne na przykład elementy w przestrzeni miast, na które można się natknąć. Podałabyś przykład jakiś? Jeśli chodzi o taki mój ukochany przykład takich działań, z którymi się nie zetknęłam inaczej niestety, jak tylko przez różne internetowe miejsca, to jest działanie takiego brytyjskiego artysty, który nazywa się Slim Kacza i on ma takie ludziki, takie figureczki, które gubi w różnych miejscach na całej ziemi albo rozstawia je w różny sposób, tak żeby one wchodziły w kontekst tego, co tam się akurat znajduje. One są niewielkie, także mogą to być bardzo drobne przedmioty, więc one są mocno ukryte przed takim pobieżnie patrzącym okiem. I takich interwencji, myślę, tego typu ciekawych znalazłoby się dosyć sporo, które po prostu się nam nie rzucają w oczy. Dopiero kiedy będziemy uważni, to pojawią się. No ale zobaczcie, teraz ja wrzucę coś z poletka architektonicznego, gdzie tak naprawdę o każdej formie w jakiś sposób stałej w przestrzeni miejskiej architekci i architektki, nie mówię, że wszyscy, ale część z nich mówi, że to jest mała architektura. I zasadniczo zastanawiam się, czym różni się ta mała architektura w przestrzeni miejskiej od sztuki w przestrzeni miejskiej.
bo jeżeli jest jakaś wyraźna definicja, to myślę, że to jest dobry moment, żeby jakąś tą granicę postawić. Piotrze, może ty jako osoba z backgroundem architektonicznym postarałbyś się ten problem rozwiązać? No chyba, że to zależy tak naprawdę od środowiska, w którym się rozmawia, czyli architekci i architektki będą mówić inaczej, ludzie sztuki, twórcy, twórczynie będą mówić inaczej. Ja raczej jeszcze bardziej skomplikuję ten temat, niż go rozwiążę, ponieważ tak jak tutaj rozmawialiśmy też z Gosią przed tym spotkaniem, to zaczęliśmy dyskutować i o sztuce, i w ogóle o kontekście miasta. Bo to jest też większy problem zdefiniowania czegoś, co z jednej strony jest właściwie przestrzenią, w której coś się odbywa, w której żyjemy, mieszkamy, są nasze domy, ale z drugiej strony to jest też tak samo jak w odniesieniu do sztuki mówienie tylko, że obiekt jest sztuką, to jest takie archaiczne myślenie, tak samo jak w myśleniu o mieście, to też odnoszenie się tylko do tej definicji takiej powiedzmy techniczno-inżynierskiej też nie jest dobrą stroną patrzenia na wszelkie działania, bo miasto to jest jakaś przestrzeń, w której ludzie przebywają, kreują się różne więzi między ludźmi i też między ludźmi i otoczeniem. I w tym momencie, jak sobie tak pomyślimy o mieście i jeszcze o sztuce w tym mieście, to w ogóle wchodzimy na zupełnie inny poziom oceniania tego i takie definicje w stylu małej architektury, to możemy powiedzieć, że z punktu widzenia artystycznego ta definicja ma jakiekolwiek znaczenie wtedy, kiedy artysta stara się o, nie wiem, pozwolenie w urzędzie na to, żeby zrealizować jakiś obiekt i musi go zaklasyfikować. Ale sztuka, nie wiem, czy mniejszą sztuką jest, nie wiem, plac Świętego Piotra, który no nie jest zdecydowanie małą architekturą. Może właśnie to jest trochę taka kwestia, że my za bardzo daliśmy się wprowadzić w takie myślenie, że sztuka jest tylko dekoracją. Że sztuka to nie jest coś, to nie jest przestrzeń, która nas otacza, to nie są relacje, to nie jest dzianie się, to nie jest proces, tylko to są takie obiekty, które sobie, nie wiem, wieszamy na ścianie, stawiamy na postumencie na jakimś placu. Więc ja sądzę, że ta mała architektura to jest takie określenie techniczne na coś, co może być sztuką, ale nie musi, coś, co gdzieś się pojawi w przestrzeni, ale czasem ten plac, ta przestrzeń jest większą sztuką niż ten obiekt, więc to powiedzmy współcześnie myśląc zarówno o mieście, jak i o sztuce, trzeba myśleć kategoriami znacznie szerszymi niż te techniczne, które są potrzebne dla inżynierów, projektantów, ale już dla artystów się wydają zbyt ograniczające. Znaczy nie znam żadnego artysty, który powiedziałby kiedyś mała architektura. Tak mówią architekci i architektki o swojej twórczości, czasami kreatywnej, czasami mniej. No ale dobra, Piotrze, ruszyłeś tu mega ważne zagadnienie, czyli tak naprawdę cel. Jaki jest cel sztuki współczesnej w przestrzeni miejskiej? Bo myślę, że my tu w naszej bańce informacyjnej dobrze czujemy, że jakiś cel jest. Nie do końca wszyscy potrafią ten cel w jakiś sposób zwerbalizować, ale jednak jest to poczucie. Ale wydaje mi się, że my tą rozmową super by było, gdybyśmy trochę przebili się poza tą bańkę i trafili do osób, które tak naprawdę uważają, no ale po co jest ta sztuka? Więc o to się pytam. Po co jest ta sztuka w przestrzeni miejskiej? To jest tak, że znaczy jest to specyficzny kontekst, bo sztuka w ogóle jest czymś, co wywołuje u ludzi pewne doznania, powiedzmy tak ogólnie, różnego rodzaju emocje, czasem bardziej estetyczne, w tym klasycznym rozumieniu sztuki, czasem bardziej intelektualne, jeżeli patrzymy na niektóre rozwiązania, na przykład sztuki konceptualnej, więc istotna jest ta tak naprawdę relacja i indywidualny odbiór. I szczególnie sądzę, że to jest ta specyfika właśnie tej sztuki w przestrzeni miejskiej. Dlaczego warto się nad tym tematem zastanawiać nie tylko ogólnie nad sztuką, a właśnie nad jej funkcjonowaniem w przestrzeni miejskiej.
Bo to jest coś, z czym my się stykamy. I to jest coś, co żyje obok nas i wprowadza się do naszego życia poprzez właśnie jakieś relacje z tymi elementami. To jest właśnie emocje, to jest takie bardzo też myślenie, właśnie określenie takie bardzo typowe site specific, taka sztuka, która w ogóle dotyczy danego miejsca, dotyczy jego i tak fizycznie, widzialnie, ale też dotyczy historii, odczuć ludzi. Coś, co nie wiem, pamiętamy z dzieciństwa, coś, co jest sztuką taką w ogólniejszym znaczeniu. Te wszystkie emocje, które nas budują, które kształtują, które ostatecznie i najważniejsze powodują, że my w danym miejscu się czujemy lepiej czy ciekawiej niż w miejscu innym. Tak jeszcze tutaj przed naszą rozmową chwilkę rozmawialiśmy o różnych miastach, nie będziemy tutaj szczegółów ujawniać, ale właśnie to jest to, że czasem się w niektórych miastach, w niektórych przestrzeniach czujemy dobrze, w niektórych źle. To jest kwestia i projektowania, dopasowania tego do człowieka i czegoś głębiej, powiedzmy z tych wyższych poziomów piramidy potrzeb, czyli właśnie takich doznań emocjonalnych i tego, co nam pozwala inaczej odczytać daną przestrzeń, dane miejsce. To ja może dopowiem troszeczkę, bo mam jeszcze taką refleksję, że ten cel sztuki w przestrzeni publicznej jest bardzo zależny od tego, z jakiej perspektywy patrzymy, bo cel włodarzy miasta, jak przypuszczam, będzie troszeczkę inny niż cel społeczności lokalnej, tak może się zdarzyć, i pewnie będzie jeszcze bardzo dużo indywidualnych celów. Ale myślę, że to, co jest takie najbardziej charakterystyczne, rozpoznawalne powszechnie przez ludzi, to jest to, że sztuka w przestrzeni publiczną wchodzi, ponieważ ona poszukuje tam człowieka, tak? Poszukuje kogoś, kto się z nią zetknie i kto pewnie na to jej spotkanie by się nie zagłębił w jakieś dla niego być może hermetyczne przestrzenie galeryjne czy muzealne, które się mogą wydawać elitarne, tak? Czyli sztuka w przestrzeni publicznej, ona będzie realizowała troszeczkę inne strategie niż sztuka elitarna. No, będę zachęcając ludzi przynajmniej do takiego bardziej bezpośredniego kontaktu w miejscu, gdzie żyją, ale też na przykład do partycypacji, czy do innych form kontaktu, które nie są tylko wyłącznie bierne. To, jakby, to bym też chciała. Ale też chciałbym, że innej takiej formy kontaktu niż w galerii, ale takiej czasem nieświadomej, że jest to właśnie coś, co mieszka obok nas. Jak idziemy oglądać sztukę w galerii, to idziemy w tym celu. Mamy na to przewidziany czas, naszą uwagę, koncentrujemy się nad tym. Sztuka w przestrzeni miejskiej może być koło nas i dopiero po wielu, wielu latach możemy sobie przypominać z dzieciństwa jakieś obrazy, jakieś przestrzenie, które w nas zamieszkały i spowodowały, że zbudowaliśmy w swojej głowie jakieś emocje związane właśnie z miejscem, z miastem, z przestrzenią. Dlatego dobrze mieć sztukę w przestrzeni publicznej na swojej stałej trasie na przykład, bo wtedy można wielokrotnie się z nią stykać i sobie ten jej obraz odszyfrowywać. Czy to tak już taki książkowy przykład pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie, który po prostu funkcjonuje już nie jako pomnik. Już mało osób pewnie w ogóle myśli o tym, że to jest hołd oddany poecie, tylko jest to po prostu miejsce. Jest to miejsce spotkań, bardzo charakterystyczne. Ludzie się tam spotykają, umawiają. Większość wycieczek, jak ma się gdzieś po zwiedzaniu okolicy rynku spotkać, to właśnie tam. Więc on żyje. I to jest o tym, jak sztuka wpływa na miasto. Trochę tak. Pięknie to zwerbalizowaliście, ale bym, słuchajcie, poszedł o jeden krok dalej jeszcze. Z punktu widzenia, tak jak mówiłaś, Małgorzato, włodarzy miast. Czy zastanawiam się, czy sztuka współczesna może być takim narzędziem kreowania przestrzeni miejskiej. Trochę powiedzieliście o tym wypadku Mickiewicza w Krakowie, ale jednak to już nie możemy powiedzieć, że jest to sztuka współczesna. Zastanawiam się, czy właśnie ta współczesna sztuka jest w stanie to zrobić. Zamilkliśmy, bo i tak i nie. Bo to tak oczywiste pewnie, tak? Żeby
Zastanawiam się razem z Tobą, Łukaszu, nad tą kwestią. Czy sztuka współczesna będzie miasto kreować i być może jak na to mogą patrzeć włodarze? Wiecie, ja tu jeszcze dopowiem, że tak naprawdę, czy ona może być porównywalnym narzędziem, oczywiście trochę innym, jak pewne wytyczne zarządcze, jak architektura, jak jakieś kwestie społeczne, a może nawet prawne. Wiecie, jakby są różne narzędzia rozwiązywania, czy to problemów społecznych w przestrzeni miejskiej, czy po prostu jej zmieniania. I być może sztuka też w jakimś zakresie może być takim narzędziem. Najbardziej spektakularny przykład Gracu w Austrii. Tak, tutaj myślę, że to jest taki przykład, który będzie łączył i rolę architektury i sztuki w przestrzeni miejskiej, czyli Kunsthaus Graz. Niesamowita z jednej strony bryła architektoniczna, a z drugiej strony niezwykłe muzeum sztuki współczesnej, które powstało dlatego, że Graz był europejskim miastem kultury bodajże w 2003 roku. I ten obiekt przypominający jakieś podwodne zwierzę, ale takie też bardzo nieoczywiste, po prostu wpłynął w przestrzeń miasta i tam po prostu pozostał, rewitalizując tą przestrzeń, która bo to też chodziło też o umieszczenie go w wymagała odpowiedniej dzielnicy, żeby podnieść pewien jej status i na pewno to było znaczące. Natomiast jak zadałeś to pytanie, to też właśnie taka nastała tutaj pewna cisza, bo to zaczyna to też tak bardzo niebezpieczne jest takie myślenie, że sztuka rozwiąże nam jakieś problemy, tak, że sztukę da się wykorzystać trochę do działań propagandowych, bo sztuka jest przewrotna i zwłaszcza działania sztuki współczesnej niekoniecznie zrealizują podstawowe założenia właśnie włodarzy miasta, bo artysta, który znajdzie się w przestrzeni, będzie próbował nawiązać kontakt z ludźmi, niekoniecznie zrealizuje projekt, który będzie dla wszystkich wygodny i tylko będzie właśnie taką dekoracją miasta, ale może się okazać, że zrealizuje coś, co będzie kontrowersyjne i przysporzy włodarzom kłopotów w pewnym względzie. Ale to myślicie, że właśnie dlatego tej sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce jest tak mało? Bo też znamienne jest to, że nie podaliście polskiego przykładu, tylko podaliście przykład zagraniczny, jeżeli chodzi o wykorzystanie sztuki jako pewne narzędzie. Tak. No to prawda, jakoś nie zastanawiałam się nad tym, ale Graz był czymś takim, wydaje mi się tutaj bardzo znamiennym i charakterystycznym i brakuje takich tego typu przestrzeni. Chciałabym w swoim mieście też, aby taka się mogła pojawić. Natomiast tutaj z Piotrem się zgodzę, że ta sztuka w mieście nie jest doceniona raz, dlatego że jest w jakiś sposób niebezpieczna i nieprzewidywalna i niekoniecznie spełnia takie kryterium, moim zdaniem zbędne, zrozumiałości, a dwa, że zapewne chodzi tu o jakąś taką absolutnie wartość finansową sztuki, która nie sądzę, aby wiodła jakiś prym w budżetach polskich miast. A pewnie dzieje się tak dlatego, że nie jesteśmy wychowani do tego, aby sztukę uznawać za wartość samą w sobie i za narzędzie wpływu społecznego. I w ogóle mieścimy się bardziej w tej chwili, jeżeli chodzi o, nie wiem, rozwój społeczny, w takiej doktrynie jednak, gdzie dominująca jest rola pieniądza, czyli szkoda pieniędzy wydawać na sztukę, o mieście decydują bardziej deweloperzy. Nie myślimy kategoriami tym, jak się ludzie czują w tym mieście, że to są obywatele miasta, którzy chcieliby być dumni z tej przestrzeni, chcieliby się w niej czuć jakoś wyjątkowo, czuć się, powiedzmy, zaopiekowani przez swoje otoczenie, tylko myślimy kategoriami, ile to będzie kosztować, a ten plac to lepiej przeznaczyć na mieszkaniówkę albo na parking. I to jest ciągle taki problem docenienia sztuki i koniec końców zostaje tylko możliwość na wstawienie obiektu małej architektury gdzieś w jakiś akurat kawałek
miejsca, który pozostał pusty i można tam zamówić jakąś rzeźbę, najlepiej bezpieczną, czyli taką, którą ludzie najłatwiej zrozumieją i zaakceptują, czyli jakieś realistyczne ujęcia, które tak naprawdę nic nie wnoszą nowego. Ja myślę, że zgadzam się z tobą, ale myślę, że to też jest trochę generalizacja, bo mamy też bardzo dużo przejawów w Polsce dobrych praktyk związanych ze sztuką i kulturą w przestrzeni miejskiej i nie możemy tak mówić absolutnie o wszystkich miastach, prawda? Jednak są miasta bardziej zaangażowane i mniej zaangażowane. Ja tutaj chciałem trochę wbić kij w mrowisko, bo może ten problem nie leży po stronie włodarzy miast i samorządów, a może właśnie leży po stronie artystów i artystek, którzy nie potrafią dobrze sprzedać i dobrze wytłumaczyć swoich działań w przestrzeni miejskiej. I dlatego to jest w jakiś sposób niezrozumiałe, a też przy okazji nieopłacalne dla takiego prezydenta jakiegoś większego miasta. Wy jesteście oboje ze świata sztuki, więc możecie tutaj poczynić taką tak naprawdę autodiagnozę sytuacji. Jak wy uważacie? Myślę, że w ogóle nie ma takich kanałów komunikacyjnych między artystami a włodarzami miasta. Być może istnieją, ale chyba to nie jest powszechne, więc takiej możliwości dialogu jest pewnie niewiele. Ja myślę, że byłoby cudownie, gdyby można było, działając w przestrzeni sztuki publicznej inkluzywnie i partycypacyjnie, włączać w tą partycypację również włodarzy miasta. Nie na takiej zasadzie, że to właśnie miasto zaprasza artystę, ale na przykład, że artystka zaprasza prezydenta swojego miasta do partycypacji, do bycia uczestnikiem, tak jak wielu innych uczestników. Myślę, że można byłoby taką sztukę z samorządami próbować robić. Obawiam się, że to po pierwsze samorządowcy nie będą na to gotowi i jednak mam wrażenie, że tutaj w dużym stopniu artyści też bardzo często mogą jakoś próbować działać na swoich frustracjach i troszeczkę też niezbyt, powiedzmy, odpowiedzialnie traktować tę władzę. Dlaczego? Ale to może przesadzam troszeczkę. Nie no, w ogóle ja się zastanawiam, czy tak to jest dobre też takie myślenie, że to artysta powinien jakby sprzedawać tą sztukę. No to jest jakby rola marszandów, osób, które potrafią coś zareklamować, zrobić. Jeżeli artysta się skupi za bardzo na tym, żeby tą sztukę odpowiednio opakować i sprzedać, to rzadko kiedy to się skończyło z dobrem dla sztuki. Bardzo często jednak tego typu działania powodują, że artyści jednak starają się schlebiać gustom odbiorców, jak najszerszego grona odbiorców. A to wtedy jednak sztuka musi być oryginalna. Ona nie musi się wszystkim podobać, chociaż jeżeli się podoba wszystkim, zwłaszcza ta w przestrzeni miejskiej, to tym lepiej. Natomiast niekoniecznie sądzę, że artysta powinien działać w taki sposób, że powinien to reklamować, powinien z tym biegać i zabiegać o to, bo to też dużo w Polsce jest przykładów. To czytałem takie artykuły dotyczące Poznania, gdzie też wychwalano niektóre lokalizacje, jak rzeźby Abakanowicz w parku. Natomiast zdarzały się też sytuacje takie, gdzie ludzie narzekają na to, że te rzeźby skądinąd o wysokim poziomie artystycznym, jednak w tej przestrzeni miejskiej są takie doklejone, niekoniecznie w idealnym kontekście umieszczone. Więc jeżeli tak artysta będzie zabiegał, a to wracając do tego początku, nie będzie budowanie całego miasta, tworzenie poprzez sztukę, generowanie przestrzeni dla tej sztuki. Powiedzmy, to musi być jednak chyba trochę wyższy poziom świadomości, żeby tą sztukę odpowiednio umieścić w mieście, żeby ona potrafiła mieć tam odpowiednie znaczenie. Myślę, że ten temat jeszcze będziemy rozwijać w trakcie rozmowy, ale powiedziałeś coś bardzo ważnego i powiedziałeś
o tym, dla kogo jest ta sztuka w mieście. I właśnie o to chciałbym się zapytać, bo zastanawiam się nad tym, słuchajcie, czy sztuka w mieście, w przestrzeni miejskiej powinna właśnie być do jak najszerszego grona odbiorców, czy jednak tylko dla wybranych. Jeżeli dla wybranych, to potem jak to zestawić, słuchajcie, z przestrzenią miejską, która z natury jest otwarta i nastawiona dla wszystkich, czyli czy taka sztuka nie jest wykluczająca w jakiś sposób? Myślę sobie, że absolutnie sztuka powinna być dla wszystkich, co nie oznacza, że wszyscy będą tak samo na nią reagować, bo może problem jest w tym, że tych propozycji sztuki w przestrzeni miejskiej nie ma wiele. Jeśli będzie wiele propozycji, no to powstanie oferta dla wszystkich siłą rzeczy bardzo zróżnicowana. W momencie, kiedy tej sztuki w przestrzeni publicznej jest troszkę mniej, no to prawdopodobnie ona zagospodarowuje interesy niektórych grup, a niektórych niekoniecznie. Ja bym się trochę bała mimo wszystko tych, chociaż sama powiedziałam, że powinna być dla jak najszerszego grona, do takiego założenia, że ma być dla wszystkich. Tak? Gdyby to było moje założenie twórcze, to nie wiem, jakbym, to czułabym się bardzo ograniczona, mając taki w sobie przymus, aby spełnić oczekiwania wielu odbiorców. Wręcz uważam, że sztuka, powiem to może w sposób przejaskrawiony, ona na pewno musi brać odbiorców pod uwagę, ale też nie może, na drugim biegunie będąc, nie może się do nich łasić, tak? Czyli nie, tutaj chodzi o taką właśnie, to co Piotr mówił, taką sztukę, która jest w jakiś sposób, nie mam tu dobrego słowa, asekuracyjna. Po to, żeby przypadkiem nie wywołać konfliktu, tak? Albo nikogo nie zadrażnić. Wręcz przeciwnie, sztuka musi oddziaływać. Kiedy będzie za bardzo neutralna, to będziemy po prostu obojętni wobec niej. Także jak najbardziej sztuka dla wszystkich, ale raczej dużo sztuki dla wszystkich, a niekoniecznie jeden konkretny, precyzyjny element w mieście dla wszystkich. Będziemy myśleli kategoriami tego, żeby to się po prostu wszystkim podobało, to wyjdziemy z założenia, że nie wiem, najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy, czyli w tym momencie po prostu właśnie zaczniemy powielać tylko jakieś wzorce, kopiować z jednego miasta do drugiego, robić rzeczy, które nie będą odkrywcze, nie będą wnosić nic nowego. W tym momencie ich poziom artystyczny będzie niewielki. Ja uważam, że sztuka nie powinna się odwracać od ludzi, nie powinna być tak hermetyczna, że jest niezrozumiała dla wszystkich. Jakby stawia sobie to za główne założenie, że po prostu, że jest elitarna i koniec, kropka. I jak ktoś nie rozumie, nie dorasta jej do pięt, to jest jego problem. Nie, to na pewno tak nie powinno być. Natomiast też sztuka jakby chcąc nie chcąc zawsze jest elitarna. To, bo zawsze się odwoła do ludzi, którzy mają pewną wrażliwość, pewną wiedzę, czasem też pewne doświadczenie przebywania ze sztuką. Absolutnie się z tobą nie zgodzę. Nie zgodzisz się, to bardzo nie dobrze. Nie zgodzę się z tobą, dlatego że uważam, że nie, że bycie egalitarną w ogóle nie jest wpisane w istotę sztuki. Myślę, że wrażliwość jest po prostu w procesie, więc nie możemy nikogo wykluczyć. Nie, właśnie nie. Mi chodzi o to, że sztuka z założenia trafia do pewnej wrażliwości, ale właśnie nie powinno do nikogo się odwracać i zamykać przed nim, tylko bo to jest właśnie dokładnie taka historia jak z taką sztuką, która gdzieś tam się przewija wokół nas, choćby właśnie w tej przestrzeni miejskiej, o której mówimy. I na początku na przykład przechodzimy koło jakiejś rzeźby, nie rozumiemy jej, po prostu jest i musimy czasem ileś razy koło niej przejść, zainteresować się, co artysta chciał powiedzieć i dopiero wtedy zaczynamy to rozumieć, więc... Ale czy musimy rozumieć? Nie musimy. Rozumieć. Dobra sztuka, sądzę, że i tak ona się obroni takim też dawaniem ludziom poczucia wysokiej jakości. Bo to jest może też dla mnie bardzo istotne w sztuce, czyli to, żeby odbiorca czuł się potraktowany w sposób godny, że to, co jemu prezentujemy,
nawet jeżeli nie jest dla niego zrozumiałe, jest czymś, co reprezentuje jakiś poziom też jakościowy. Niekoniecznie estetyczny w takim klasycznym rozumieniu, chociaż też dobrze, jak się odwołuje do pewnych doznań estetycznych. I sądzę, tego typu sztuka jest do zaakceptowania, nawet jak ludzie jej nie rozumieją i nie utożsamiają się z nią tak na pierwszy rzut oka. No ale to słuchajcie, a co z tą sztuką? Mówiliście o sztuce, o pewnym ładunku merytorycznym, o pewnym ładunku emocjonalnym. A co z tym ładunkiem politycznym? Bo on też występuje w sztuce, a wiemy dobrze, jaka jest współczesna Polska, niezwykle podzielona politycznie. I w jaki sposób mówicie o tej sztuce, która jest trochę dla wszystkich, ale nie jest. A w kwestii takiej sztuki politycznej, jak dobrze wiemy, taka sztuka istnieje i ma się całkiem dobrze, no to ona zawsze będzie, przynajmniej we współczesnej Polsce, przeciwko komuś. No myślę, że to jest też wpisane jako jeden z elementów sztuki, że ona może po prostu protestować albo wyrażać opinię. Niekoniecznie musi się odwoływać do refleksji jako takiej, może po prostu wyrażać opinię, albo stawiać pytania. I no, zależnie od tego, na ile ona będzie ukierunkowana, na tyle będzie dla niektórych bliska, dla niektórych obca. Prawdopodobnie tutaj ten podział, o którym wspomniałeś, będzie też zgodny z tym, na ile ta sztuka będzie akceptowana bądź nie. Ja myślę, że z tym się po prostu należy pogodzić i dać sztuce mówić. To jest też kwestia tego, że może sztuka źle się czuje, jak jest wykorzystywana do celów propagandowych. I to jest taki problem, czyli tworzenia na siłę czegoś, co ma głosić jakąś ideę i zachęcać do niej ludzi. Natomiast z drugiej strony artyści też są ludźmi, też mają swoje poglądy i chcą je wyrażać poprzez sztukę przede wszystkim. I nie można im tego zabronić, jeśli jakby dalece nie łamią pewnych norm społecznych i nie wykorzystują jakichś, powiedzmy, negatywnych emocji w tym, co robią, to właściwie no, dochodzimy do tego, że jednak taka sztuka w tym znaczeniu może ciężko się będzie wpisywać właśnie w przestrzeń, w politykę danego miasta. Trudno, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślimy, jakim zainteresowaniem wśród turystów, powiedzmy tak, cieszą się te miejsca, gdzie kiełkowała sztuka alternatywna, taka może nielubiana przez wszystkich, może trochę zaczepiająca o jakiś margines życia społecznego, to właśnie to są te miejsca, do których ludzie najchętniej teraz jeżdżą, tam się najlepiej czują, więc może to jest też taki inwestycja miasta w to, żeby dopuścić do siebie coś, co jest niewygodne, ale zbuduje jakieś nowe wartości. Ale właśnie bardzo dobrze, że powiedziałeś o tych poglądach artystycznych, bo to prowadzi mnie do kolejnej myśli, bo wydaje mi się, że jesteśmy obecnie w takim czasie, kiedy się uczymy w jakiś sposób demokracji. Podobno pierwsze 200 lat demokracji jest najtrudniejsze, więc jeszcze trochę przed nami, ale jakieś światełka w tunelu widać. Widać, że tą przestrzenią miejską, przestrzenią publiczną staramy się o nią troszczyć. Staramy się ją traktować jako pewną wartość wspólną, o której możemy współdecydować, jak na przykład poprzez... Nie chcę tutaj oceniać, bo to jest trochę na inną dyskusję, budżety obywatelskie. A gdzieś klasycznie myślimy, że artysta bądź artystka, twórca bądź twórczyni ma stworzyć, wykreować sztukę w danej przestrzeni miejskiej, prezentując tym swoje poglądy. I zastanawiam się, czy taka sztuka w przestrzeni miejskiej z natury, z założenia demokratycznego nie powinna być właśnie demokratyczna, nie powinna być taką sztuką, która włącza absolutnie wszystkich. Z drugiej strony to właśnie demokracja dla mnie to jest poszanowanie, nawet poszanowanie też protestu.
to w krajach niedemokratycznych posłowie obrażają się na ludzi, którzy protestują przeciwko ustawom. To w krajach niedemokratycznych, że ministrowie rządu nie chcą słuchać tego, że coś może zrobili nie tak. To w krajach niedemokratycznych władze miasta nie chcą, żeby ludzie, nie wiem, krytykowali wycinkę drzew na dużą skalę. Czy też w firmie szefowie nie chcą słuchać, że jednak coś nie gra z organizacją pracy i trzeba coś zmienić, że coś nie pasuje, więc my jeszcze musimy to odrobić i może wtedy się okaże, jak odrobimy trochę więcej tej lekcji demokracji, że tak samo ten głos artystów będzie po prostu głosem dla nas, będzie dla nich jakimś właśnie głosem demokratycznym, a nie czymś, co będzie nas denerwować i złościć i będziemy właśnie tylko się czuli jak osoby, które poczuły się dotknięte tym, że ktoś śmiał powiedzieć, że on myśli inaczej niż my. Więc może na tym demokracja jednak polega na tym, że będziemy dopuszczać więcej głosu, więcej też krytyki i wtedy będziemy budować społeczeństwo demokratyczne w znacznie większym stopniu niż to, że będziemy traktować je jako taki monolit ludzi, którzy będą mieli podobne gusty i powinniśmy się do nich dostosować. No dobra, ale to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. To ja tu jeszcze dodam jedną rzecz do tego tematu. Jeżeli faktycznie wyobraźmy sobie sytuację, jesteśmy dojrzałym społeczeństwem, które jest gotowe na przeróżne głosy w naszej przestrzeni, w tym również w przestrzeni miejskiej, to czy taka sztuka współczesna w tej przestrzeni miejskiej jest bardziej produktem, czy jest bardziej procesem? Bo jednak wydaje mi się, że ten artysta bądź artystka powinien bądź powinna w jakiś sposób być gotowym na to, że ktoś może nie tylko w bierny sposób, nie tylko w wirtualny sposób odpowiedzieć na to, ale również w sposób fizyczny. Absolutnie, absolutnie dla mnie, ale niekoniecznie być może dla wszystkich, jeśli mówimy o jakiejś różnorodności głosów, ale szczerze uważam, że sztuka w przestrzeni publicznej zawsze będzie procesem i również zaproszeniem do dialogu, także takie dialogi też się zdarzają i to jest taki dialog na przykład ze sztuką historyczną chociażby, który się pojawia, czyli nagle się okazuje, że obecne w miastach chociażby pomniki biorą udział w jakimś takim wyrażaniu społecznych poglądów, tak? Przykład chociażby z naszego miasta Gliwice, gdzie rzeźby Stanisława Słodowego na jednym ze skwerów, rzeźby Macierzyństwo, były przez aktywistów miejskich owijane złotymi foliami termicznymi, jakby w kontekście aktualnych wydarzeń na polskiej granicy. Także to jest tak, że sztuka, nawet jeśli ona istnieje jako produkt albo jako obiekt, ona może dalej w różny sposób wchodzić w reakcję, w interakcję z mieszkańcami i z otoczeniem. No tak naprawdę w ogóle, jak myślimy szerzej o właśnie sztuce, czy nie wiem, architekt jest właścicielem budynku i nie pozwala ludziom w nim mieszkającym, żeby go sobie urządzili po swojemu. I tak samo przestrzeń i sztuka. Jeżeli ktoś chce działać i mieć sztukę w gablotce, to niech po prostu ją wyłącznie udostępnia do sieci muzealnej z określonymi umowami mówiącymi o tym, jak ona ma być eksponowana. Ma święte prawo do tego. Jeżeli artysta chce umieszczać sztukę w miejscu, gdzie są ludzie, to może co najwyżej oczekiwać tego, że jej nie zniszczą, nie zdewastują, ale po prostu naraża się na to, że ktoś też może zaprotestować przeciwko temu. Tak samo jak artysta ma prawo wyrazić swoje poglądy, tak samo ludzie też mają prawo powiedzieć, że tego na przykład w tym miejscu nie chcą, że to im nie pasuje. Właśnie na tym to polega, żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać w takich sytuacjach, a niekoniecznie się na siebie obrażać. No ale to w takim razie, gdzie jest, słuchajcie, ta granica pomiędzy społeczną odpowiedzią, pomiędzy niezgodą a wandalizmem? Bo pewnie gdzieś ona jest, ale ja nie jestem w stanie ja osobiście wskazać takiej twardej granicy. Może wy potraficie.
Myślę, że niekoniecznie ta granica przebiega przez tradycyjnie rozumianą legalność, chociaż to jest jakby jeszcze inny aspekt, ale dla mnie wandalizmem w przestrzeni miejskiej jest każda sztuka, która będzie banalna albo która będzie w jakiś sposób infantylizowała przekaz. Tutaj przykładem dla mnie są różne formy upamiętniania, takie jak nawet współczesne. To ja się to od razu ci, Małgorzato, wtrącę. To kto to powinien oceniać? Bo to też jest zawsze wieczny problem. Mówiliśmy na wstępie o tym niezrozumieniu przez bardzo wiele różnych osób w tych instytucji publicznych tej sztuki. To jak to ocenić, że coś jest odstające i infantylne? To myślę, że to zależy, Łukaszu, skąd ta sztuka do nas przychodzi, bo ta sztuka może do nas przyjść oddolnie i myślę, że wtedy, jeśli to jest jakieś takie właśnie obywatelskie działanie, ona może mieć bardzo szeroki charakter i bardzo różnorodny. Ale w momencie, kiedy ktoś decyduje o zamówieniu dla miasta popiersia czy pomnika, no to tutaj zazwyczaj jakby nie ma włączenia szerszego gremium niż tylko jakieś pewnie funkcjonujące oficjalnie jury. No i pytanie, czy tu właśnie też nie jest pole na większą taką partycypację obywatelską. Zresztą niekoniecznie może tylko i wyłącznie pomników to dotyczyć, czy takich współczesnie pojawiających się obiektów, ale to jest też taka historia sprzed paru lat z Warszawy z projektem Universal Grzegorza Drozda, który umieścił na blokach taką reinterpretację czarnego kwadratu Malewicza, a ponieważ było to na blokach, gdzie funkcjonują ludzie i dzielnica miała nie za wysoki status, tak w powszechnym rozumieniu, to okazało się, że osoby tam zamieszkujące są bardzo niezadowolone z pojawienia się tego typu sztuki, ponieważ uważają ją za w jakiś sposób piętnujące tą swoją taką bardzo wybijającą się jednak obecnością, jaką jest czarna ściana bloku, czy właśnie tą symboliką czerni, którą odebrali w sposób negatywny. No i tu na drugim końcu dla mnie jest postawa Pawła Althamera, który realizuje od początku XXI wieku, a być może nawet i wcześniej, ale ja kojarzę jego realizacje, to które w XXI wieku zostały już zrobione, bardzo dużo takich rzeczy po prostu wspólnych z mieszkańcami, gdzie oni mają pełne prawo do współtworzenia, a nie tylko opiniowania. Także dla mnie zawsze oddolnie. Byłoby fajnie. Znaczy tak, no oczywiście, że jakby to ludzie powinni decydować, ale to jest też tak, że bardzo często ukrywamy niektóre rzeczy właśnie pod takim hasłem, że to ciężko coś wykazać. Oczywiście, ciężko określić jednoznaczną granicę między sztuką a jakimś tandetnym kiczem, ale są rzeczy, które ewidentnie da się zaszufladkować do jednej lub do drugiego znaczenia. I może to jest też taka sytuacja, że jak miasto wybuduje ludziom drogę, która będzie nierówna, to ludzie będą protestować i wszyscy będą uważali, że robią słusznie. Ale jak miasto postawi popiersie, z którego będą się wszyscy później na forach internetowych naśmiewać z tego miasta, no to jednak też powinno dać do myślenia, że jednak gdzieś ta granica, która może nie jest widoczna od razu, ale że została przekroczona i że jednak trzeba coś z tym zrobić, bo się nie udało. No, sztuka w ogóle nie zawsze się udaje, to jest inna kwestia, że artyści zawsze ponoszą ryzyko, bo chcą zrobić coś nowego, oryginalnego, nigdy nie wiedzą, czy im się to uda i zazwyczaj biorą to ryzyko na siebie. Jeżeli miasto coś zamawia, to niestety też bierze ryzyko po części na siebie. Może dlatego nie chce, może dlatego się boi innej sztuki niż powiedzmy sprawdzone pomniki. No ale może to jest kwestia w jakiś sposób tego, o czym też już mówiliśmy, czyli że gdzieś, może nawet nie środowisko artystów, ale bardziej kuratorów sztuki nie potrafi tej sztuki dobrze wytłumaczyć i dobrze, wiecie, że nie istnieje coś takiego jak,
istnieje, ale w trochę innym zakresie, nie w przestrzeni miejskiej, mam wrażenie, pozytywny lobbying związany ze sztuką. Tego w zasadzie nie ma, nie? To są takie chęci, które my tutaj wyrażamy. Mówimy, hej, chcemy sztukę w ramach tej rozmowy, bo wy chcecie tą sztukę w przestrzeni miejskiej, ja też ją chcę, ale generalnie no to jest taki... Nikt tego nie słucha, nikt tego nie słyszy, bo nie ma poważnej siły, która by faktycznie o to zaczęła lobbować. Może to jest ten problem. My tu jesteśmy tylko skromnymi rzemieślnikami, którzy czasem mają szansę zrealizować, czasem nawet w przestrzeni miejskiej, ale to chyba jesteśmy za małymi mrówkami w tym mrowisku, żeby wygenerować coś tak dużego, żeby przekonać innych ludzi. Ale mrówki potrafią... No właśnie, ale mówisz o mrowisku, tak? ...generować, więc myślę, że jest jakaś szansa. Może to mrowisko po prostu trzeba stworzyć w jakiś sposób, żeby ono się trochę bardziej zjednoczyło. Ja wiem, że świat artystyczny jest światem bardzo indywidualistycznym, ale jednak może jest to jakieś rozwiązanie. Słuchajcie. Jak tylko mamy możliwość działania, to chętnie po prostu działamy i tam parę różnych, zresztą w twoim mieście w Katowicach, realizacji może gdzieś nawet zauważyłeś przypadkiem, ale po prostu no, nic więcej nie możemy zrobić, bo przede wszystkim miasto to są jednak pieniądze, to jest przestrzeń, to jest cała kwestia wielu formalności i tak dalej. I to dla jednostkowych ludzi jest nie do zrobienia bez jakiegoś dużego wsparcia. Dlatego potrzebujemy więcej mrówek i możemy po prostu tylko apelować o ten, jak to ładnie nazwałeś, pozytywny lobbying dla sztuki. No albo po prostu potrzebna jest królowa mrówek, prawda? Ale zostawmy to. Zostawmy te analogie do mrowiska. Myślę, że pozostawmy to otwarte do przemyślenia dla każdego, kto nas słucha i ogląda. Słuchajcie, mamy ważne pytanie, które myślę, że zamknie nam pewną klamrą kompozycyjną tą część rozmowy. Użytkownik CZW pyta, w takim razie, jak stać się uważnym na sztukę w przestrzeni miejskiej, jeżeli nie mamy takiej łatwości z natury? Czy w ogóle da się stać być uważnym na tą sztukę? Trochę pytanie chyba o wrażliwość też również, prawda? Jestem pod wrażeniem tego pytania, dlatego że taka niezwykła pokora też przez nie tutaj się jakoś wybrzmiewa. I nie wiem, czy my jesteśmy w stanie na takie pytanie odpowiedzieć inaczej, jak tylko, że jeśli ktoś takie pytanie w ogóle zadaje, to znaczy, że jak najbardziej jest na drodze tego takiego szukania uważności. Pracując z różnymi ludźmi i na studiach różnego typu, na warsztatach też, jakby widzimy taki, że potencjał w ludziach do w ogóle rozumienia sztuki, zajmowania się sztuką, że to nie jest nic takiego trudnego do przeskoczenia. To nie jest nic, co jest dużym problemem, tylko czasem właśnie trzeba się w pewnym miejscu też znaleźć, mieć trochę więcej czasu, trochę więcej spokoju takiego wewnętrznego, żeby przeżyć tą sztukę. Dlatego też łatwiej, jeżeli mówimy właśnie o sztuce w mieście, łatwiej rozumiemy te rzeczy, którymi czasem się przez wiele, wiele lat przypadkiem nawet spotykamy. Czasem nawet pamiętamy z dzieciństwa jakieś przykłady jakiegoś choćby bardziej artystycznego wykończenia elewacji z jakichś, nie wiem, artystycznych kafli czy czegoś takiego, co gdzieś w PRL-u czasem się przejawiało. I potem dopiero po wielu latach to wspominając, przypominamy sobie, jakie to było wspaniałe. I ja mam wrażenie, że jak ktoś jest otwarty, ma otwartą głowę, otwarte oczy na sztukę, to nawet czasem jak o tym nie wie, to już coś w nim kiełkuje. Pięknie, że to powiedziałeś, ale też jeszcze bardziej chciałem się zapytać, bo oboje macie doświadczenie w edukacji. W takim razie, jak edukować, czy edukacją
nie wiem, czy koniecznie na etapie studiów, czy wcześniejszą, da się jakoś tą wrażliwość wzbudzić, czy możemy, powinniśmy tak naprawdę zaczynać od przedszkolaków. Jak najbardziej. Myślę, że im wcześniej zaczniemy działania edukujące, ale niekoniecznie edukujące wprost, tylko takie stykanie dzieci ze sztuką, tym lepsze to da efekty na przyszłość, czyli pewne rzeczy, które dla kogoś mogą być obojętne, no, dla takiej osoby, która od dzieciństwa ma styk z działaniami artystycznymi, pojawia się na warsztatach, których w tej chwili na przykład dla dzieci jest bardzo szeroki wybór, no to jest wtedy szansa, że ten kontakt ze sztuką po prostu będzie bardziej naturalny. To mówię o warsztatach, ale wiadomo, że jest też spora oferta, przynajmniej w wielu większych miejscach różnego typu działań wokół galerii i muzeów na bardzo wysokim poziomie, gdzie po prostu można pójść. Jest też sporo miejsc takich, które łączą i rodziców, i dzieci w tym w poszukiwaniu sztuki. Czasem jest tak, że to dzieci edukują rodziców, ponieważ ta rzeczywistość jest im po prostu bliższa i mają być może więcej, może głębsze obserwacje, czy są bardziej uważni po prostu. Uważni. Na pewno... Problem jest taki chyba, że to jest fakultatywne, prawda, a nie jest to jednak wciągnięte w ten proces edukacyjny, ale z drugiej strony ja tu widzę wtedy poważne zagrożenie, czyli w jakiś sposób upolitycznienia tego całego procesu. Zawsze się o to martwimy w kontekście edukacji, a jak już sobie powiedzieliśmy wcześniej, no sztuka może być bardzo łatwo wykorzystana przez różne opcje polityczne. I ja tak naprawdę tutaj nie jestem w stanie znaleźć złotego środka. Piotrze, ty chciałeś coś dodać jeszcze. Tak, to powiedziałeś, upolitycznienie i też upatetycznienie sztuki, czyli Słowacki wielkim poetą był, to są bardzo krzywdzące dla sztuki rzeczy. I niestety w tej edukacji systemowej w Polsce to zdarzają się rzeczy piękne i cudowne, jeżeli pojawią się bardzo ambitni nauczyciele. Natomiast z założenia ta edukacja nie jest edukacją nastawioną na tworzenie ludzi wrażliwych i otwartych, niestety. Więc jedyne, co mogę powiedzieć, to trzeba tego szukać pozasystemowo i tutaj już może nawet nie tyle możemy tak narzekać na to nasze też państwo, bo nawet instytucje kultury, te, które są państwowe, to też zawsze ma jakiś program edukacyjny, czasem bardzo ciekawy i dużo się dzieje. To nie, tylko, że niestety trzeba tego samemu poszukać. Zgadzam się. Ale to może teraz odwróćmy trochę perspektywę, bo spojrzeliśmy na to w kontekście bardzo szerokim społecznym, a wróćmy do samych twórców i twórczyń i również skorzystajmy z waszego doświadczenia edukacyjnego. Powiedzmy, że jestem takim początkującym, albo nawet nie, chcę zacząć swoją przygodę z tworzeniem sztuki w przestrzeni miejskiej. O czym powinienem pamiętać? Czym się inspirować? Czy wy macie jakiś taki zestaw pewnych złotych rad dla takiej osoby? No, jesteście też osobami niezwykle doświadczonymi w tej materii, więc pewnie coś się znajdzie. Ja bym się kierowała w stronę tożsamości konkretnego miejsca. Czyli tu nawiązuję do tego, o czym Piotrek wspomniał już w naszej rozmowie, czyli do sztuki site specific, czyli do szukania w miejscach czegoś, co będzie inspirujące, albo poprzez historię tego miejsca, jakieś opowieści, które możemy uzyskać od jego mieszkańców chociażby, albo również charakter miejsca związany z jakąś szczególną jego energią, czy szczególną lokalizacją. I chyba wydaje mi się, że to jest takie najbardziej pociągające, bo w tym momencie mamy szansę na stworzenie czegoś, co będzie faktycznie z tą tkanką miejsca bardzo dobrze zintegrowane i nie będzie takim sztucznie przeniesionym obiektem, jakby niezwiązanym z kontekstem. Tak? To jeśli chodzi o taki rodzaj inspirowania.
Ja bym pewnie tego szukała w jakichś historiach, w jakichś opowieściach, ponieważ ja jestem typem opowiadaczki wizualnej i opowieści ludzi mnie bardzo mocno interesują. Tutaj myślę sobie o tym, że no nie wiem, takim znamiennym przykładem dla mnie takiego site specific związanego z opowieściami ludzkimi to jest praca Iwony Zając na murach stoczni, gdzie ona po prostu opisywała tam historię stoczniowców, tak, przedstawiała ich w kontekście ich własnych relacji, takich artystów, którzy też pracują nie tylko z miejscem w ramach site specific, ale też z ludźmi w miejscu jest spora ilość i no myślę, że to jest też piękne, że można nawiązywać kontakt wówczas i słuchać, zanim się zacznie tworzyć, trochę posłuchać. Piotrze? Ja w ogóle nie lubię czegoś takiego jak jakieś złote rady, jeśli chodzi o sztukę, bo to w takich działaniach rzemieślniczych, czy w działaniach technicznych, które czasem też mają bardzo dużą rolę w tworzeniu sztuki, to się bardzo dobrze sprawdza, więc jeżeli chodzi o na przykład technologię wytworzenia dzieła sztuki, to bardzo często można coś ciekawego gdzieś znaleźć. Natomiast jeżeli mówimy w ogóle o sztuce jako pewnej idei, o pewnej wartości, to o ile też mówiliśmy o ewentualnych działaniach kontrowersyjnych i takich akcjach, to jednak na początku bym apelował o to, żeby próbować podchodzić z szacunkiem do miejsca. Bo żeby sobie pozwolić na coś takiego krzyczącego, powiedzmy spektakularnego, to muszą być wyjątkowe sytuacje, to muszą być wyjątkowe zdarzenia, wyjątkowe miejsca, wyjątkowe idee do przekazania. Zacząć lepiej od tego, żeby spróbować wczuć się w to miejsce, w jego kontekst, tak jak się mówiła, w ludzi, ale też w przestrzeń, jaka tam jest. Bo to na pewno nawet skromniejsza interwencja, która będzie szanować miejsce, może ciekawiej tam zafunkcjonować niż jakiś mocny, silny wyraz artystyczny, który po prostu będzie niedopasowany do przestrzeni. No, czyli istnieją jednak jakieś złote rady. Tak się przed nimi broniłem przed chwilą, ale jednak istnieją. Myślę, że powoli zmierzamy w kierunku końca naszego webinaru, ale na sam koniec chciałbym Was poprosić o jedną aktywność. Mianowicie, żeby podsumować tę rozmowę w sposób, wydaje mi się, wartościowy, zwróćmy się w kierunku włodarzy miast, zwróćmy się w kierunku instytucji kultury, w kierunku podmiotów publicznych i prywatnych i przekonajmy ich jeszcze raz do tego, że warto w sztukę w przestrzeni miejskiej, warto w sztukę w przestrzeni miejskiej inwestować. Niech to będzie taka, wiecie, mowa końcowa adwokata i adwokatki sztuki w przestrzeni publicznej, a przy okazji twórcy i twórczyni. Myślę, że to będzie niezwykle ciekawe, żebyśmy tym akcentem zakończyli. Najtrudniejsze wyzwanie chyba. Ja myślę, że odpowiem historią. Bo przypomina mi się akcja jednego z artystów, Rolanda Szaferskiego, który kiedyś wymyślił taką akcję, która nazywała się To Ciebie dotyczy. To było takie hasło, które wybijał w języku polskim i niemieckim na monetach, rozsypując je na spacerach w Słubicach i we Frankfurcie. I myślę, że dlatego warto inwestować w sztukę w przestrzeni publicznej, że sztuka w przestrzeni publicznej w taki, ale bądź w inny sposób, ona po prostu każdego z nas dotyczy. A jeśli dotyczy mieszkańców, no to dotyczy miasta. Jeśli dotyczy miasta, no to któż inny może zareagować, jak jego włodarze? Cóż, ja powinienem coś teraz mądrego jeszcze do tego dodać i dlatego tak się zastanawiam i nic mądrego mi do głowy nie przychodzi niestety, bo troszeczkę tutaj bardziej chyba jednak pesymistycznie patrzę na to, jak na razie jesteśmy otwarci na w ogóle jakąś działalność inną właśnie niż taką, którą już znamy, która wprowadzi jakąś zupełnie coś
nowego, będzie czymś, co będzie tworzeniem relacji z miejscem, z ludźmi. Ale te rzeczy mogę zapewnić, że jeżeli one będą szczerze robione i będą wysokiej jakości, one zostawią bardzo silny ślad. No ja nie wiem, czy one zapewnią wybór w drugiej kadencji, ale czasem zapewnią pamięć ludzi, która być może dopiero po latach się wyświetli, że jednak działo się coś ważnego, istotnego, co było częścią ich życia. Albo to, że żyją w mieście, w którym chcą mieszkać, chcą być. Ludzie, którzy do nich ich odwiedzają, mówią, że tutaj się czują dobrze, nie tylko dlatego, że są fajne kawiarenki i można się napić piwa w rynku, ale dlatego, że idąc przez jakieś uliczki obok rynku, doznają czegoś, czego nie doznali gdziekolwiek indziej. I ja mam wrażenie, że to jest taka wartość. No niestety, sztuka buduje bardziej wartości ponadczasowe i trzeba poczekać, aż to jakiś efekt przyniesie. Jeżeli ktoś myśli faktycznie o mieście, bo jest jego na przykład prezydentem miasta, w znaczeniu tego, żeby wprowadzić tam jakąś szczególną wartość, której ludzie będą za wiele, wiele lat dumni, no to jak najbardziej przez sztukę może to uzyskać. I tymi słowami zamykam rozprawę. Gdybym był sędzią, to absolutnie bym się przychylił w kierunku waszej perspektywy. Niestety nieco trochę stronniczy, więc mam nadzieję, że słuchacze i słuchaczki zdecydują podobnie jak ja, bo to tak naprawdę oni będą oceniać, czy faktycznie przestrzeń publiczna potrzebuje sztuki. Ja mam taką ogromną nadzieję, że kolejny konkurs na Europejską Stolicę Kultury, który będzie organizowany w Polsce w 2029 roku, będzie podobnym impulsem jak ten w 2016, bo to był bardzo poważny impuls dla kultury i sztuki. Faktycznie wtedy miasta, instytucje publiczne niezwykle zaczęły doceniać sztukę również jako narzędzie właśnie tworzenia przestrzeni miejskich, zmieniania przestrzeni miejskich, rozmów o przestrzeni miejskiej. Więc żyję taką nadzieją. Po ESK 2016 niestety energia opadła, ale dużo zmieniła. Zmieniła chociażby Lublin, zmieniłaby Katowice, więc mam nadzieję, że ten kolejny konkurs wznieci ponownie tą energię i wzniesie nas na jeszcze kolejny wyższy poziom. Chociaż chciałbym oczywiście, żeby nie tylko takie wydarzenia były impulsami do zmian w naszym myśleniu o sztuce w przestrzeni publicznej. Małgorzato, Piotrze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy bardzo. To był webinar Strefy Designu SWPS pod tytułem Sztuka współczesna w przestrzeni miejskiej. A ja na koniec bardzo chciałbym Wam podziękować za uczestnictwo w tym webinarze oraz Waszą obecność. No i zachęcić oczywiście do śledzenia innych wydarzeń Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Tych webinarów jest bardzo, bardzo dużo na bardzo różnorodne tematy, także śledźcie media społecznościowe, śledźcie YouTube'a, śledźcie serwisy podcastowe i myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. A jeżeli interesuje Was design i przestrzeń miejska w jednym, no to my zobaczymy się już za niecały miesiąc, tym razem w temacie komunikacji wizualnej i jej projektowania w przestrzeni miast. Więcej nie zdradzę, jak mówię, śledźcie media społecznościowe Strefy Designu. No i co? Nadszedł czas pożegnać się z Wami. Korzystajcie z ciepła, bo wiele z Was narzekało, że jest zimno i nieprzyjemnie, więc wygrzewajcie się. A jak będziecie się wygrzewać, no to myślcie oczywiście o miastach i o designie. No bo nie jesteście przyszłością miast, tylko jesteście ich teraźniejszością. Dziękuję bardzo za rozmowę. Za realizację programu odpowiadała Anna Marszałek-Głowacka, wydawczynią była Marta Szablewska, za czat odpowiada Weronika Michalczyk, a gośćmi byli dr Małgorzata Jabłońska oraz Piotr
Szewczyk. Prowadził rozmowę Łukasz Harat. No i co? Niech miasta będą z wami. No i InDesign też. Do zobaczenia. Pa.